Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie czerwca. W zeszłym miesiącu nie było podsumowania maja, głównie dlatego, że niestety w maju borykałam się z dosyć dużym łojotokowym zapaleniem skóry, które wyrzuciło mi po prostu na twarzy szereg różnych przeciwności, żeby w ogóle cokolwiek testować. Także niewiele w ogóle nowych produktów testowałam i nie było za bardzo co Wam pokazać. Za to w czerwcu. W czerwcu powiem Wam, że jest tego dużo i miałam trochę problem, żeby w ogóle zdecydować, co chcę Wam pokazać, co na którym miejscu powinno być i jak powinnam je uszeregować, bo jak wiecie, moje podsumowania to jest 10 produktów od najgorszego do najlepszego, ale tak naprawdę 7 z nich mogłoby być na pierwszym miejscu, bo każdy z nich w swojej jakby kategorii jest dla mnie super produktem i tylko właśnie po niego w ostatnim miesiącu sięgam. W większości są tutaj produkty, które są nowe, które na tyle zagościły u mnie właśnie w tej mojej stałej rutynie, że właśnie praktycznie są gdzieś cały czas u mnie na wierzchu, cały czas są w użyciu i cały czas gdzieś się tutaj przewijają. Natomiast jest kilka takich produktów, no które nie do końca mi się spodobały, powiem Wam, i które no tak nie, wiecie, mam takie mieszane odczucia, czy są fajne, czy są niefajne, czy to tylko moje wrażenie, no ale wiadomo, wszystko jest subiektywne i coś, co mi się podoba, może Wam się niekoniecznie spodobać, ale coś, co mi się nie podoba, może być u Was totalnym hitem, także wiadomo, to są tylko kosmetyki, więc jakby traktujemy to z przymrużeniem oka. Wszystkie kosmetyki znajdziecie oczywiście podlinkowane na dole i przy każdym numerku, jak mówię o jakimś kosmetyku, to na dole znajdziecie po prostu numerek, znajdziecie link do tego kosmetyku, no i oczywiście, jeżeli był jakikolwiek film z tym kosmetykiem, to znajdziecie też odnośnik właśnie do filmu, gdzie pewnie dłużej bawiłam się danym kosmetykiem, bo jest tu trochę rzeczy do makijażu, więc jeżeli coś Was interesuje, to oczywiście możecie się skierować do tamtego filmu, bo dzisiaj, żeby omówić 10 różnych produktów, a w zasadzie jest ich nawet trochę więcej, no to muszę się jednak sprężyć i chciałabym to zawrzeć w takich, wiecie, kilkuminutowych, w zasadzie kilkuminutowych wyjaśnieniach, więc nie przedłużając, zapraszam Was w takim razie na podsumowanie czerwca, ale można by powiedzieć też, że również i częściowo maja. Jeżeli miałyście któryś z tych produktów, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy to jest u Was hit, czy może jest kit, bo wiadomo, im więcej recenzji, im więcej informacji w sieci, tym bardziej świadomie możemy podejmować decyzję o zakupie. Także tyle ode mnie, nie przedłużając, zapraszam Was na miejsce 10. Na miejscu 10 niestety produkt, który trochę mnie rozczarował i trochę, to nie do końca jest zły produkt, ale jednak z moją skórą się za bardzo nie zgrał i jest to krem BB marki Stars from the Stars, to się nazywa krem BB Safe Space, ja go mam oczywiście w kolorze 01 Porcelain, próbowałam go z różnymi pudrami w różnych, wiecie, dniach i niestety to jest taki krem, który, podkład, który u mnie wygląda dosyć ciężko i on ogólnie ma wyglądać, to ma być super turbo kryjący podkład i tak dalej, ale mimo wszystko, no jak na aktualną pogodę, czy jak na aktualne warunki, czy też na aktualne trendy, no jest to troszeczkę jak dla mnie za ciężki podkład. On z moją pielęgnacją za bardzo się nie zgrywał, wyglądał dosyć ciężko, wyglądał na koniec dnia już jak na lekko zważony, już tak generalnie szedł w tym kierunku, że w zasadzie wystarczyło, wiecie, przyciągnąć palcem i pewnie większość bym go zdjęła, także no chociaż ten pierwszy ich podkład w różowym opakowaniu Star Richer bardzo, bardzo lubię do tej pory, tak niestety ten nie wpisał się u mnie tutaj w żadne, w żadnym miejscu, żebym chciała go używać, tak jak, bo powiem Wam jeszcze o jednym podkładzie, więc niestety on jest na 10 miejscu i tak, słuchajcie, widziałam, że Stars from the Stars wypuściło kolejny podkład w turkusowym opakowaniu, widziałam go, natomiast niestety przed moim urlopem nie zdążyłam go już wypróbować, także jeżeli jeszcze będziecie chciały, jak ja wrócę i zanim to zrobię, to będzie pewnie końcówka maja, nie maja, lipca, jakaś druga połowa lipca, to na pewno go wypróbujemy, myślę, że nawet sama dla siebie będę ciekawa, bo wiecie, Stars from the Stars naprawdę ma fajne kosmetyki, jeśli chodzi o makijaż. Ten właśnie ich podkład różowy jest bardzo fajny, ich pudry są fajne, kredki do oczu, żel do brwi jest fajny. Jeśli chodzi o paletki, to chyba niczego takiego nie używałam, ale mimo wszystko chciałabym właśnie wypróbować ich nowy podkład. Ten niestety w moim przypadku nie do końca się spisał, nie sięgam po niego, po prostu leży gdzieś tam w czeluściach zapomniany i po prostu go nie używam. Od najtańszego produktu do chyba najdroższego produktu, tak mi się wydaje, przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli paletki cieni. Paletka cieni Natasha Denona Golden Palette. Paletka
piękna, wygląda cudownie. Oczywiście jest, jak to się mówi, ładnie mało YouTube'owa, dlatego że odbija każde światło i trochę ciężko ją tak dokładnie pokazać. Na tym odbijają się po prostu palce, wszędzie to jest, widzicie, nie wiem czy to będzie widać, ale chyba trochę tak. Jest to po prostu utłuszczone, no bo ja akurat kremuję sobie ręce, także niestety jest ta paleta, będzie taka utytłana. Paletka jest paletką typową, można by powiedzieć, na właśnie letnie dni, kiedy używamy takich może bardziej delikatnych makijaży, ale jednocześnie w takiej tematyce właśnie tonów ziemi, tak? Earth tone tak zwane, czyli kolorów takich właśnie naturalnych, brązów, beżów i złota, tak ona się prezentuje. Tak jak mówię, trochę jest mało YouTube'owa, bo nawet ten wkład jest tutaj złoty i jak się to światło odbija, to nie do końca dokładnie widać, jak te kolory wyglądają. Natomiast paletka sama w sobie, jak to w przypadku Nataszy Denony, no jest bardzo dobra jakościowo. Opakowanie, pierwsza klasa, opakowanie jest po prostu cudowne. Takie wiecie, jest konkretne, nie jest to tani plastik, tylko czuć tutaj wagę. Mamy lusterko, jak widać ja nie zdjęłam w ogóle foliki z lusterka, dlatego że trochę zakładałam, że pewnie to nie będzie paleta, która ze mną na długo zostanie i pewnie to będzie paleta, którą wystawię na sprzedaż, ale to już jak wrócę po urlopie, także spokojnie. Jest to paleta, jak widać, no właśnie pełna, neutralna, brązowa i można by było pomyśleć, że taką paletą jesteśmy w stanie zrobić sporo makijaży, ale ja akurat, kiedy malowałam się tą paletką, powiem Wam, że użyłam totalnie różnych cieni na jednym oku, jeden makijaż na drugim oku, drugi makijaż i one wyszły prawie identyczne. Gdybym Wam nie powiedziała, że użyłam różnych cieni, to wyglądałby jak ten sam makijaż, także jak na paletkę, która w regularnej cenie kosztuje 369 zł, która ma 15 różnych cieni, to naprawdę jej właśnie różnorodność tego, co możemy stworzyć na oczach, jest niestety trochę ograniczona. To wszystko, pomimo tego, że te cienie niby są różne i niby inaczej wyglądają tutaj w tej palecie, to de facto po roztarciu na oku wszystkie wyglądają bardzo, bardzo podobnie. No i to moim zdaniem jest bardzo duży minus tej palety, bo oczywiście Natasza Denona robi fajną formulację, jej maty są naprawdę cudowne, bardzo łatwo się rozcierają, no ale z drugiej strony one powinny być różne na oku, powinny inaczej wyglądać na oku, nie powinny wyglądać tak samo, także no to moim zdaniem jest tutaj bardzo duży minus, także ta paletka w moim odczuciu nie zasługuje raczej na paletkę, która powinna zostać i to jest druga paletka duża Nataszy Denony, którą mam, poprzednia to była ta I Need a Nude Palette i miałam, powiem Wam, że podobne odczucia, tamta była zdecydowanie jaśniejsza, nawet bym powiedziała, że wręcz za jasna dla mnie, więc osoby o nieco ciemniejszej karnacji myślę, że w ogóle miały troszeczkę problem z tą paletą, ale też miałam takie wrażenie, że wszystkie te cienie zaczynają wyglądać podobnie na oczach, także powiem Wam tak, nie wiem, czy będę kupować kolejne te paletki. Z jednej strony zawsze mnie to kusi i lubię właśnie kupić taką paletkę, zrobić parę makijaży, nagrać dla Was film, ale de facto potem ona i tak idzie dalej w świat. Zdecydowanie bardziej wolę te małe piątki Nataszy, wydają mi się one bardziej sensowne, łatwiejsze właśnie do wykorzystania i no jakoś tak, nie wiem, mam bardzo mieszane odczucia co do tych palet dużych Nataszy Denony. Kiedy na przykład kupowałam pierwszy raz dużą Huda Beauty Rose Quartz, byłam właśnie też bardzo taka niezdecydowana, czy w ogóle warto, czy nie, ale Huda Beauty jednak w przypadku tych dużych palet od niej, kiedy mamy właśnie 15 cieni, tam jednak te cienie są różne i tam jednak faktycznie różnorodność makijaży, jakie można wykonać tą paletką, jest zdecydowanie większa niż w przypadku Nataszy Denony. Także powiem Wam, że no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, czy będę kupować kolejne palety Nataszy Denony. No możliwe, że jakby przy następnej dam się porwać całym marketingowi, chciejstwu temu, że chciałabym i tak dalej. Chociaż rozsądek mówi, że może to nie do końca jest dobry pomysł. Także zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie zdanie, bo ja właśnie no miałam dwie paletki Hudy, mam cały czas Rose Quartz, której się nie pozbyłam. Miałam jeszcze jedną paletkę po drodze, którą już sprzedałam, ale nie pamiętam w ogóle za żadne skarby, jak one. Pretty Grunge miałam, właśnie, nie pamiętałam, jak ona się nazywa. Tak mi się wydaje, to chyba tą miałam? Skleroza nie boli w tym wieku. I tamtej akurat Pretty Grunge się pozbyłam, także no, ja chyba jestem po prostu większą zwolenniczką małych palet, wiecie, takich 4-5-cieniowych, takich po prostu, wiecie, one and done, gdzie nakładam coś w załamanie, przyciemniam kącik, nakładam coś błyszczącego i to wszystko. Także chyba po prostu mi takie 15-cieniowe paletki no nie do końca są potrzebne. Długo się nagadałam na temat tej paletki, ale powiem Wam, że no jak coś kosztuje 360 zł, to naprawdę boli, kiedy się okazuje, że to nie do końca jest to i nie zostanie to z nami. Dla mnie ten ból może jest troszeczkę, wiecie, taki delikatniejszy, dlatego że udało mi się ją kupić w promocji, więc ona była nieco taniej. Niemniej jednak jest to mimo wszystko
spora kasa, bo to jest prawie 300 zł. No ale dobra, lecimy dalej, czyli znowu z wysokiego C teraz na troszeczkę niższy pułap i widzę, że tak trochę będziemy skakać. Dalej półka drogeryjna i tusz do rzęs. I to jest tusz do rzęs, który ja ogólnie lubię, ale trochę jest rozczarowujący pod względem tego, jak wygląda na rzęsach. To znaczy, mówię tutaj o Maybelline Sky High, ale wersja burgundowa. I wersja burgundowa powinna być burgundowa. Nie wiem, na ile to jest widoczne, no ale ona nie jest burgundowa. Ja mam rzęsy bardzo jasne, ja mam rzęsy rude, ja mam rzęsy po prostu takich, których jeżeli nie pomaluję, to praktycznie ich nie widać. Także jeżeli coś jest takie lekko burgundowe albo burgundowe, to powinno być moim zdaniem na rzęsach, szczególnie takich jasnych, powinno być to widoczne. Ale niestety, na moich rzęsach ten tusz wygląda po prostu jak czarny tusz. I okej, ja sobie ten tusz używam, dlatego że ja i tak lubię tą formułę właśnie Sky High, ona u mnie dosyć długo wytrzymuje, nie robi się żadna panda, nic się nie rozmazuje. Nie lubię zmywania tego tuszu, ja wiem, że mi wielokrotnie zresztą pisałyście, że łatwo schodzi ciepłą wodą, ale powiem Wam, że on u mnie akurat wcale łatwo nie schodzi ciepłą wodą. Ja próbuję, ale zawsze gdzieś przy samej linii rzęs, gdzieś tutaj, zawsze znajdzie się właśnie jakieś takie fragmenty, które bardzo ciężko je zmyć. Także powiem Wam, że no nie zostałam fanką jakby tuszu tego burgundowego i jakoś tak powoli przestaję lubić Sky High właśnie z uwagi na to, że kiedy wieczorem jestem zmęczona, już mam ochotę zmyć makijaż i muszę się pieprzyć po prostu z tym, żeby zmyć ten tusz, to odechciewa mi się wszystkiego. Używam płynu dwufazowego, bo akurat w moim przypadku to się po prostu najlepiej sprawdza. Płyn dwufazowy zdecydowanie najlepiej właśnie usuwa cały ten tusz. Tak jak mówię, próbowałam delikatnie gąbeczką i wodą, ale to trwa za długo, jest to zbyt pracochłonne, za bardzo mi to podrażnia oczy, także finalnie zdecydowałam się właśnie na płyn dwufazowy, który troszkę lepiej, szybciej radzi sobie właśnie z tym tuszem, no ale nadal jest to, no jest to mordęga, żeby go zmywać, przynajmniej dla mnie. Ja wiem, że są osoby, tak jak mówię, którym ten tusz schodzi z łatwością, z moich rzęs niestety nie. I znowu przechodzimy z drogeryjnego produktu do wysokopółkowego produktu, mianowicie wracamy do Nataszy Denony. Mówię tutaj o jej podkładzie w pudrze, to się dokładnie nazywa High Glam Powder Foundation, ja go mam akurat w kolorze N1. Tak on wygląda, znowu folika nie zdjęta, bo ja po prostu nie zdejmuję foliki, możliwe, że z tego zdejmę, bo akurat to jest coś, co używam na co dzień, coś, co zabieram ze sobą, więc akurat tutaj lusterko mi się przyda, więc jest szansa, że w którymś momencie, kiedy mi to lusterko będzie potrzebne, po prostu zdejmę folikę. Tutaj pod spodem mamy gąbeczkę i tu właśnie mamy wkład, wkład jest z tego, co kojarzę, chyba wymienny i można potem kupić już tylko i wyłącznie wkład do tego pudru, nie kupując już całego opakowania, przynajmniej tak mi się wydaje, bo chyba Natasza Denona właśnie w ten sposób działa, że właśnie można, wiecie, na przykład z dużej paletki można wyjmować cienie i tak dalej. Poprawcie mnie, jeżeli się nie mylę, ale wydaje mi się, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi. I powiem, ja robiłam test tego, więc oczywiście na dole przy numerku 7 znajdziecie właśnie odnośnik do filmu, w którym próbowałam ten podkład. I ten podkład naprawdę, powiem Wam, że fajnie się spisuje. W momencie, kiedy idę do biura i na przykład nie potrzebuję jakiejś, wiecie, wielkiego, dużego makijażu, po prostu potrzebuję albo nawet nie chcę. Po prostu chcę lekko się przypudrować, wyrównać sobie kolor skóry, to naprawdę super działa. Można zrobić to delikatnie, używając na przykład pędzelka, ale można zrobić sobie trochę większe krycie, używając właśnie tej gąbeczki. Także w zależności od tego, co potrzebujecie, no to jakby można tak nałożyć ten produkt, że właśnie będzie albo wyglądał jak delikatny puder, taki, wiecie, wyrównanie koloru, albo naprawdę konkretnie nakładać go i właśnie aplikować na twarz. Tu jeszcze zapomniałam dodać, że widzicie, tutaj są takie te dziureczki, żeby nam się gąbeczka wentylowała, więc jakby, żeby tutaj się, wiecie, nic takiego nie zakisiło nam. Także ja ogólnie jestem bardzo zadowolona. To w regularnej cenie kosztuje chyba 300 zł, 299 zł. Natomiast Natasza Denona wchodzi w promocję minus 20% na Sephorze, a ostatnio nawet promocje na Sephorze były minus 23%. Także można to kupić w całkiem konkretnie dobrej cenie i wtedy moim zdaniem warto. Ja miałam też taki właśnie kompakt z MAC-a, ten Studio Fix i miałam chyba już 3 w swoim życiu. Mam też z Fenty, ale z Fenty mam bardzo, bardzo jasny i on po prostu trochę przez to, że jest bardzo, bardzo jasny, nie zdaje aż tak egzaminu właśnie jak ten z Nataszy Denony. Także to bardzo lubię. Kiedy nie próbowałam żadnych nowych podkładów, to właśnie używałam sobie tego.
Szczególnie jeżeli jest upał i naprawdę potrzebuje po prostu w zasadzie na chwilę i to nie jest oczywiście produkt, który będzie nam nieskazitelnie wyglądał na skórze przez 10-12 godzin. To jest podkład w pudrze, także on ma swoje ograniczenia i warto o tym pamiętać. Natomiast na to, co ja potrzebuję, to naprawdę super się sprawdza, bardzo go lubię stosować, tylko właśnie mniej stosowałam go teraz ostatnio, bo próbowałam właśnie różne inne nowe podkłady, bo w końcu moja skóra troszkę się opanowała i teraz wygląda to trochę lepiej, ale mimo wszystko bardzo go lubię, on zawsze gdzieś tutaj jest na wierzchu, jeżeli na przykład potrzebuję albo może jakąś poprawkę, albo właśnie na przykład potrzebuję się przepudrować, albo po prostu mam dzień bez makijażu, ale spojrzę na siebie i stwierdzę, że nie podobam się sobie dzisiaj i takie dni też mam i właśnie wtedy sięgam po to i troszkę się poprawiam, żeby lepiej wyglądać. Natomiast jeżeli bym chciała znowu z wysokiej półki na nieco niższą półkę, jeżeli potrzebowałabym jakiegoś podkładu, który dosyć długo mi wytrzyma, szczególnie w tych upałach, który będzie wyglądał ładnie, naturalnie na skórze, no to powiem Wam, że ten nowy podkład z PSE My Skin Icon jest naprawdę bardzo fajny. Ja go w zasadzie testowałam już na kanale pod koniec czerwca, natomiast jak wiecie, no mój proces to jest taki z tydzień, tak, używania, tak kilka dni przynajmniej, także myślę, że tak w połowie czerwca można powiedzieć, że go używam, więc może to nie jest taki super turbo produkt czerwca, ale jednak przez te kilka dni, kiedy go używałam, naprawdę na mojej skórze wyglądał jak jeden z lepszych podkładów, które ostatnio próbowałam. Kiedy właśnie mówiłam Wam o tym, że ten nie wyglądał zbyt dobrze, no to ten wyglądał o wiele lepiej i nawet Wy same mi pisałyście w komentarzach, że ten podkład wygląda najlepiej z ostatnich podkładów, jakie właśnie próbowałam w ostatnim czasie. Także naprawdę super podkład. Występuje niestety tylko w 6 kolorach. Także powiem Wam tak, nie wiem, czy osoby, które opalają się na zdecydowanie ciemniejszy brązowy kolor, czy w ogóle dobiorą sobie kolor, bo jednak te 6 kolorów, z tego co pamiętam, to ten najciemniejszy wcale nie jest taki ciemny. I co niestety jest trochę słabe, to do tego też jest wypuszczony korektor, który jest w dwóch w zasadzie odcieniach, więc zupełnie jakoś tak to dziwnie, bo ten korektor właśnie kiedy mamy podkłady w 6 odcieniach, a korektor mamy w 2, trochę ciężko to zgrać. I chociaż korektor tak na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo ciemny, taki właśnie żółty, taki dziwny, na szczęście po roztarciu wygląda ok. Natomiast ja tutaj korektora w ogóle nie włączyłam, dlatego że powiem Wam, że akurat jakoś mimo wszystko ten kolor mnie tak odstręczał. Natomiast ten podkład jest na tyle dobry, że właśnie on jest pretendentem do tego, żeby zabrać go ze sobą właśnie teraz na wyjazd na urlop. Jeszcze testuję teraz drugi podkład, Golden Rose, który zobaczycie w przyszłym tygodniu na kanale. I ten też jakby możliwe, że zabiorę. Zobaczymy jeszcze, jak się będzie na mojej skórze zachowywał. Natomiast ten jest o tyle fajny, że właśnie jedna pompka nałożona pędzlem, cienką warstwą, naprawdę robi robotę. I to jest właśnie taki podkład, który można powiedzieć trochę jak Estée Lauder. Czyli właśnie ma bardzo wysoką trwałość, ma dosyć dobre krycie, więc można nałożyć go cienką warstwą. Nie zrobi nam się wtedy maska na twarzy, a mimo wszystko to będzie produkt trwały, który będzie ładnie wyglądał na naszej skórze. I nawet z takim, bym powiedziała, klasycznym wykończeniowym pudrem, nawet daje radę przez te 10 godzin i to świecenie się jest, bo tak jak mówiłam, na mojej twarzy nie ma, chociaż chyba nie w tym filmie, tylko w innym filmie, na mojej, w przypadku mojej twarzy, no nie ma produktu, który by się nie świecił po 10 godzinach, to mimo wszystko to świecenie się wygląda jeszcze tak całkiem ok. No więc dobra, teraz po właśnie podkładzie, po jednym albo drugim przechodzimy do policzków i przechodzimy do różu. I mam tutaj akurat dwa produkty, dlatego że wyciągnęłam jeden z czeluści właśnie produktów zapomnianych, ale on się pięknie łączy z nowym produktem, który ostatnio próbowałam. W każdym razie, jeśli chodzi o ten produkt wyciągnięty, zapomniany, oba produkty mam dzisiaj na policzkach i rozumiem, że może być tego trochę za dużo, ale mi się to tak podoba, że mam teraz fazę po prostu na takie policzki. To jest róż Milani Luminoso. Czy ktoś jeszcze pamięta o tym różu? Wydaje mi się, że on chyba ostatnio przechodzi renesans, natomiast ja właśnie przez długi, długi czas go nie używam, dlatego że kiedyś, dawno temu, kiedy zaczęłam z powrotem pracę jakieś 3 lata, 4 lata temu i na przykład rano jeździłam na terapię, to jeździłam na terapię bez makijażu w ogóle, no bo stwierdzałam, że nie jest mi makijaż na terapii potrzebny, z reguły najczęściej tam wychodziłam spłakana, zapuchnięta i jak dojeżdżałam do biura, no to po prostu chciałam nieco poprawić makijaż i to był właśnie róż, który wtedy miałam w biurze i on potem tak leżał i pomimo tego, że ja już na terapię nie jeździłam, to ten róż tam został w pracy i ostatnio właśnie sobie przypomniałam i zabrałam go do domu i ten róż jest cudowny, piękny, no
Uwielbiam go, uwielbiam. Natomiast paruję go z nowym różem od Fenty Beauty. W zeszłym chyba miesiącu, albo nie, dwa miesiące, jakoś tak. Niedawno pokazywałam Wam róże z Rare Beauty i mówiłam, że tak nie do końca jestem do tych róży przekonana, bo tamte róże miały więcej rozświetlacza niż faktycznie różu w sobie. Z tymi akurat tak nie jest. Te mają faktycznie swoją bazę. Ja Wam tutaj pokażę. Matko, nie mogę otworzyć. Halo. O, udało się. Ja tutaj mam akurat kolorek Fresh Peach i to jest najjaśniejszy kolor. I minusem właśnie tych róży z Fenty Beauty jest to, że one występują tylko w trzech kolorach i one wszystkie są niestety takie, powiedziałabym, że ciemnawe. Ten najjaśniejszy Fresh Peach jeszcze daje radę u mnie i to jest to glow, które też widzicie na moich policzkach. Ja nie mam na sobie, dzisiaj nie nakładałam żadnego rozświetlacza. To jest glow, który właśnie wynika z nałożenia tego różu. On ma właśnie taką bazę brzoskwiniowo, trochę jak Nars Orgazm, brzoskwiniowo-różową, ale jak widzicie ma ten właśnie blask złoty. Oczywiście odsyłam Was na dole do filmu, żebyście zobaczyły dokładnie, dlatego że ja mam jeszcze kupione Juicy Peach, tylko że Juicy Peach niestety u mnie wypada trochę za ciemno i postanowiłam, że Juicy Peach raczej pójdzie dalej w świat. To tak jak mówię, podobnie jak z paletką Natasha Denona, już jak wrócę, to wszystko ogarnę. Natomiast ten Fresh Peach leży teraz u mnie właśnie na wierzchu i po prostu ja je mieszam. Nakładam najpierw jako bazę ten Milani Luminoso. On też ma delikatną poświatę. Zresztą zesłoczuję Wam je oba, żebyście dokładnie zobaczyły. Czyli na środkowym palcu mam Milani Luminoso i to tak konkretną ilość. A na palcu serdecznym będę miała Rare Beauty, więc myślę, że tu już widać, że Rare ma zdecydowanie więcej tego blasku. Więc teraz tak, tu mamy Milani Luminoso, a tu mamy Rare Beauty. Więc jak widać, Milani ma zdecydowanie więcej pigmentu. Rare Beauty ma zdecydowanie, nie Rare, tylko Fenty Beauty, ma zdecydowanie mniej pigmentu. Także one właśnie, jak się je razem połączy, to naprawdę dają właśnie taki bardzo fajny, przyjemny efekt. No, tak jak mówię, dzisiaj może trochę przesadziłam, ale szczerze mówiąc, trochę miałam ochotę na taki mocniejszy właśnie koralowy, herbaciany, brzoskwiniowy róż. Cały czas właśnie szukam czegoś takiego i wydaje mi się, że chyba ta kombinacja jest właśnie najfajniejsza i najprzyjemniejsza. I teraz razem z tą kombinacją właśnie mam taką fazę na te właśnie takie bardziej herbaciane, brzoskwiniowe kolory. Bardzo fajnie łączy się zestaw do ust, który również mam dzisiaj na sobie. I kupiłam ten zestaw, dlatego że ja w zasadzie bardzo lubię miniaturki. I chociaż Pat McGrath nie jest do końca może moją ulubioną marką i nie mam jakiegoś mnóstwa jej produktów, tak powiem Wam, że akurat ten zestaw bardzo do mnie przemówił. I to jest taki zestaw bodajże Nude Venus, wydaje mi się, że tak to się nazywa, czyli mamy konturówkę, mamy pomadkę oraz mamy błyszczyk. I ja to wszystko mam dzisiaj na sobie, także też zrobię Wam swatche, żebyście ładnie i wszystko dokładnie zobaczyły. Tak się one prezentują, więc oczywiście tu mamy konturówkę, pomadkę oraz błyszczyk. Jak widać, wszystkie są w bardzo podobnej tonacji. Konturówka, no wiadomo, jest odrobinę ciemniejsza. Pomadka zaskakująco ma bardzo wysoki pigment. Wystarczy delikatnie nią przejechać. Jest bardzo kremowa, więc bez problemu można delikatnie nałożyć ją i wygląda bardzo ładnie na usta. I potem na koniec ja sobie tak po prostu delikatnie dotknęłam właśnie błyszczykiem, żeby to wszystko wykończyć i ten kolor jest cudowny, bardzo mi się podoba. Oczywiście są to kremowe produkty, więc to nie będą super turbotrwałe produkty. To nie jest pomadka, która przetrwa zjedzenie rosołu, zjedzenie kanapki. Ja podejrzewam, że jak będę pić wodę, to po prostu wszystko mi się wyje. Wiadomo, że kontur ust z reguły zostaje i to nieważne, co nakładamy, natomiast no, środek zawsze się wyje, no bo jemy, pijemy, to jest normalne, natomiast kontur zawsze zostaje, więc konturówkę można nałożyć też na całe usta, natomiast dla mnie po prostu to już jest za dużo, to już jest zbyt intensywne. Jak nałożę i konturówkę, i pomadkę, i błyszczyk, to tego wszystkiego, nie wiem, mam wrażenie po prostu takiego, że tego jest za dużo na ustach. Natomiast jak nałożę delikatnie właśnie, zrobię sobie ładnie kontur, nałożę delikatnie pomadkę i potem na to błyszczyk, to to wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Oczywiście też nawet mówiąc, ja widzę, że to już troszeczkę zblakło, więc zaraz sobie to delikatnie poprawię, ale naprawdę wygląda to ładnie. I nawet zresztą patrząc na kolor błyszczyka, też ten błyszczyk można użyć sam, bo on ma konkretny pigment, także to nie jest tak, że on będzie całkowicie bezbarwny na naszych ustach. A jak wiecie, ja jestem osobą, która ma bardzo, bardzo blade usta, więc de facto, kiedy właśnie mam błyszczyk, który będzie miał delikatny kolor, to to u mnie jest
To jest najlepsze, co może być. Także to trio gorąco Wam polecam, jeżeli szukacie właśnie jakiegoś trio takiego w kolorze właśnie takim herbacianym, brzoskwiniowym. Super się sprawdza, bardzo lubię i teraz też gdzieś cały czas jest na wierzchu. Chociaż powiem Wam, że to jest takie malutkie, że czasami muszę uważać, żeby gdzieś nie przykryć tego, żeby mi to nie spadło, żeby gdzieś tego, wiecie, diabeł mi ogonem nie nakrył. Natomiast ogólnie, no bardzo lubię i zresztą, no wiecie, no to jest bardzo twarzowe też dla mnie, do moich włosów. Dzisiaj akurat tak w ogóle jestem na brzoskwiniowo, bo taką miałam dzisiaj ochotę, ale no generalnie po prostu bardzo się z tym produktem lubię. Jeżeli by Pat McGrath wypuściła jeszcze takie zestawy w innych kolorach, to myślę, że bym kupiła, bo są naprawdę, no mi się osobiście bardzo podobają i właśnie podoba mi się to, że mamy konturówkę, mamy właśnie małą pomadkę, mamy błyszczyk, czyli mogę konturówkę z błyszczykiem, mogę sam błyszczyk. Naprawdę można tutaj kombinować i zrobić sobie różne rzeczy. Także jeżeli ona gdzieś coś takiego wypuści kiedyś, to dajcie mi koniecznie znać, bo wiecie, nie zawsze ja wszystko zauważę w internecie. Pomadka poprawiona, więc możemy przejść teraz do creme de la creme tego zestawienia. Trzy najlepsze produkty i chociaż mówiłam, że w zasadzie od 7 miejsca w górę każdy z nich mógłby być na swoim miejscu, to jednak ta trójka chyba nie mogłaby być na żadnym niższym miejscu. One są po prostu, wiecie, szewski sys. I zacznę od pędzli. Pędzle embrasze, syntetyczne pędzle by Maxineczka. Kupiłam je, jak tylko się one pojawiły. Zdecydowałam się wtedy tylko i wyłącznie na zestaw do twarzy, ale teraz, kiedy ponownie pędzle wróciły do sprzedaży, kupiłam również zestaw pędzli do oczu. Jeśli chodzi o ten zestaw pędzli do twarzy, to on po prostu jest tutaj koło mnie cały czas. Używam nawet do niego takiej osłonki na świece. To jest osłonka z Body Works, ale ona tak fajnie wygląda z tymi pędzlami, że po prostu używam jej teraz jako właśnie trzymadełko do tych pędzli. Bardzo je lubię, praktycznie cały czas ich używam. Jedyne, czego mi w tych pędzlach brakuje, to pędzla do podkładu, bo jeżeli chodzi o pędzel do podkładu, no to używam tego właśnie z Real Techniques. Tutaj żaden z tych pędzli, jakoś powiem Wam, że do podkładu mi nie pasuje. O, tu się nawet jeszcze ukrył pędzel z Glam Shopu, ten do korektora, dlatego że te dwa, które tutaj są, no to są troszeczkę inne pędzle, ale ogólnie powiem Wam, że te pędzle są super, używam cały czas. Używam tak, tych dwóch, to jest chyba 07 i 08, o ile się nie mylę. One mają taki fantastyczny kształt, możecie zobaczyć. Troszkę inny właśnie, jeżeli zestawimy go z tym pędzlem do korektora właśnie z Glam Shopu, to są troszeczkę inne kształty, natomiast ogólnie bardzo, bardzo fajne. Używam tego właśnie do różu, to jest po prostu idealny pędzel, cudownie się sprawdza. Używam tego do pudrowania, on jest taki spłaszczony, więc on się fajnie sprawdza tutaj, chociaż powiem Wam, że używam również tego, ale ten ostatnio używałam na przykład do rozświetlacza. Tego również używam do pudru, bo jest po prostu, wiecie, szybkie, najprostsze. No i te pozostałe, tutaj te dwa, bronzer, super się sprawdza, ale akurat dzisiaj nie miałam ochoty na bronzer, dzisiaj mam głównie róż. To akurat, powiem Wam, że ten chyba akurat najmniej używam, ale też będzie dobry właśnie tutaj do boków policzków. No i tego, nie wiem, ten chyba akurat nie używam, dlatego że jakoś tak do pudru bardziej lubię ten, ale w zasadzie one oba się będą świetnie sprawdzać. Także ten zestaw bardzo, bardzo lubię. Używam sobie, tak jak mówię, teraz cały czas. Niestety, znaczy to zależy, jak na to spojrzymy, bo pędzli mamy chyba 7 albo 8, prawda? Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Mamy zestaw 8 pędzli i one kosztują 300 zł. 320 tak dokładnie, czyli 40 zł za jeden pędzel. No to powiem Wam, że to nie jest wcale taka zła cena. Jak na dobre jakościowo pędzle syntetyczne, wydaje mi się, że 40 zł za pędzel to jest całkiem spoko cena. Oczywiście ja te pędzle mam dopiero miesiąc, także to nie jest tak, że ja tutaj, wiecie, mogę Wam powiedzieć, że one są mega turbotrwałe i nic się z nimi nie dzieje, ale mam też generalnie pędzel embrasz od czasów, kiedy one wyszły, kupowałam wielokrotnie, mam te z naturalnego włosia i autentycznie nic się z nimi nie dzieje, tylko oczywiście wiadomo, trzeba o pędzle dbać. Za każdym razem, kiedy na przykład myję pędzle, używam takich osłonek. Ponoć przy syntetycznych pędzlach nie ma potrzeby, no ale jednak jak się suszy na przykład takie duże pędzle, to taka osłonka sporo daje, tak, żeby zachować mimo wszystko ten kształt, żeby to ładnie wyglądało. Także jeżeli suszę, to właśnie suszę w takich osłonkach, staram się właśnie o nie dbać, żeby nie wiem, nie mieć ich jakoś tak, wiecie, w ten sposób, tak, tylko żeby one cały czas zachowywały kształty, no bo jednak to jest kupa kasy, więc chcę, żeby one zostały ze mną jak najdłużej. Poza tym powiem Wam, że no podobają mi się, podoba mi się to, że mamy tutaj właśnie biały trzonek, ta skówka jest taka
To nie wiem, to nie jest moim zdaniem złoto, znaczy to jest trochę takie szampańskie złoto, coś w tym stylu. No i włosie jest właśnie takie szare. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba, elegancko, dlatego właśnie włożyłam to do tej białej osłonki i uważam, że wygląda całkiem fajnie. Także wiecie, to mam taki zestaw, który po prostu sobie biorę, no tak jak mówię, dorzucony jest tutaj też ten pędzel do korektora, bo czasami go używam, no i pędzel właśnie do podkładu, który akurat tym razem miałam w innym pojemniczku, ale ogólnie to jest wszystko, czego ja potrzebuję właśnie jak robię makijaż twarzy, a czasami właśnie głównie sięgam po kilka pędzli. Ten jest chyba mój ulubiony i właśnie te dwa ścięte, czyli 0708. Te ścięte mają super kształt, naprawdę mega, bardzo fajnie się sprawdzają, zarówno na przykład do rozświetlacza, ten tutaj do przypudrowania dolnej powieki, do korektora, ale generalnie do czego byśmy nie potrzebowały użyć, też się na pewno super sprawdzą. Także z pędzli jestem bardzo zadowolona i tak jak mówię, na tyle, że kupiłam sobie teraz zestaw do oczu. Chociaż jak wiecie, no ja akurat oczu nie maluję za często. Dzisiaj na przykład mam bardzo mocno podrażnione oczy i one są tutaj dosyć takie zaczerwienione. Nawet chyba nie za bardzo pomogło to, że próbowałam je właśnie lekko przypudrować. Nawet tu właśnie widać tak, no niestety, tak to jest. Także pomimo tego, że używam akurat już coraz mniej pędzli, coraz mniej się maluję, to i tak sobie kupiłam właśnie te pędzle do oczu, bo tam są z kolei takie mini kształty, które wydaje mi się, że mi się przydadzą, bo akurat takich mini kształtów mam mało. Natomiast te pędzle w momencie, kiedy nagrywam, jeszcze do mnie nie dotarły, bo dopiero co je zamówiłam, one się chyba w czwartek pojawiły chyba, także one jeszcze nie są u mnie, ale no na pewno jak przyjdą, to nagram z nimi jakiś film, także na pewno gdzieś tam na kanale je u mnie zobaczycie. Dalej kolejny produkt, to myślę, że każdy czekał, na którym miejscu się one pojawią i mówię tu oczywiście o mgiełkach Sol de Janeiro. Och, jak ja je lubię, powiem Wam. Naprawdę to są, jak już sam widok tych kolor, wiecie, tych opakowań jest taki wywołujący uśmiech na mojej twarzy, przywołujący właśnie lato, takie fajne, żywe kolory, żywe zapachy, naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Powiem Wam, że gdybym miała wybrać mój ulubiony zapach, to chyba byłaby to właśnie jednak taka Rioja Crush, czy tak mi się wydaje, że to się tak wymawia. Pomimo tego, że lubię oba te zapachy, tylko że te zapachy są takie bardziej słodkie. Ten mamy taki bardziej kokosowy, trochę bardziej pachnie jak taki popcorn. Ten trochę bardziej jak wanila, trochę bardziej zbliżony jest do klasycznego Sol de Janeiro, a ten jest właśnie taki inny niż wszystkie, taki słodki, ale kwiatowy, z taką lekką, pieprzną nutą, taki naprawdę bardzo fajny. Zresztą widać po tym, po zużyciu, że jeśli chodzi, tylko że przestaną się, że jeśli chodzi o tą Carioca Crush, no w zasadzie podobnie jak ta żółta bananowa, jak ta żółta właśnie, nie bananowa, tylko co ona miała w sobie? Popcorn, tak? Kokosowa. Ta troszeczkę mniej, ale generalnie wszystkie te mgiełki bardzo lubię, one są po prostu cudowne. Ja się dzisiaj już którąś psikałam, tylko nie pamiętam którą, ale... to ma taki właśnie fajny zapach. Te mgiełki, powiem Wam, że w ogóle skłoniły mnie do tego, że nagrałam właśnie film o tych mgiełkach, gdzie ja na moim kanale raczej nie ma filmów w ogóle o nowych zapachach, o tego typu rzeczach, ale one były takie fajne i tak się jarałam w ogóle tymi mgiełkami, że naprawdę bardzo chciałam nagrać taki film i teraz na przykład myślę, że jeżeli się uda, że jeżeli zdążę, więc trzymajcie kciuki, to nagrałabym też film o tych zapachach Kajali, Vacay i Nebote, tych wakacyjnych, no ale niestety, ponieważ nie mogłam ich upolować w Sephorze, ja wiem, że one się pojawiały w Sephorze i mi wielokrotnie pisałyście też na Instagramie, że hej, dostępne są w Sephorze, to ja niestety ich ciągle nie mogłam upolować, bo nawet jak były, to jak dodawałam do koszyka, to ich nie było, więc finalnie kupiłam je na Cult Beauty, ale niestety z Cult Beauty one idą bardzo, bardzo długo, to znaczy jakieś 2 tygodnie. Także możliwe, że one w ogóle nawet nie zdążą do mnie dojść, zanim nie wyjadę na urlop. Jeżeli zdążą, to możliwe, że w przyszłym tygodniu zobaczycie filmik właśnie z tymi zapachami, a jeżeli nie, no to wtedy jakoś to będzie później. Natomiast te są super, ja wiem, że one się wyprzedały po prostu w trymiga, praktycznie nie wiadomo było, kiedy one się pojawiły i już ich nie było. Gdzieś tam staram się Wam je linkować, warto obserwować na przykład Notino, warto obserwować też Look Fantastic, dlatego że na Look Fantastic na przykład tam giełka się pojawia i ostatnio właśnie linkowałam i no tam jeszcze ją powącham właśnie, bo teraz czuję tą właśnie bardziej słodką, ale ta jest właśnie taka kwiatowa, ale świeża, no bardzo ciekawy, interesujący zapach, zupełnie nie jak Sol de Janeiro, bo te dwie pachną jak właśnie Sol de Janeiro, taki słodki, taki gurmandowy zapach, a ta pachnie bardziej właśnie jak tak w kwiaciarni, ale z taką nutą jakby, nie wiem, pikanterii, z nutą czegoś takiego
takiego czegoś, wiecie, dodatkowego. Nie wiem, jak to Wam opisać. Ale teraz przechodzimy do ostatniego produktu, jednego z właśnie z fajniejszych produktów pielęgnacyjnych, które używałam w ostatnim czasie. Jakoś tak właśnie w maju kupiłam sobie nowe sera i nowe kremy z Bielendy. Zdecydowałam się na dwie serie. Zdecydowałam się kupić serum i krem z ceramidami z Bielendy, czyli te właśnie żółte, i zdecydowałam się kupić z tej nowej serii bielendowej, czyli Glow Booster, czyli takie właśnie nawilżające. I w zasadzie z tych wszystkich produktów to powiem Wam, że chyba najbardziej polubiłam się z tym eliksirem, z tym serum właśnie nawilżającym, dlatego że wydaje mi się, przynajmniej on takie wrażenie na skórze robi, bardzo podobne jak moje ulubione serum z Glow Recipe, właśnie to Watermelon Niacinamide Dew Drops. Wydaje mi się, że one właśnie dają bardzo, bardzo podobny efekt na skórze. I teraz właśnie chcę to z Wami trochę tak wypróbować, czyli wycisnąć dosłownie kropelkę tego serum z Glow Recipe, wycisnąć kropelkę tego serum z Bielendy. One troszkę są inne, jak widać, w konsystencji. To serum z Glow Recipe jest takie bardziej wodniste, ale no daje efekt właśnie takiej mokrej skóry. A tutaj mamy serum właśnie z Bielendy, które również możecie zobaczyć, daje efekt mokrej skóry. Może na dłoni pokazywanie tego to nie do końca jest jakby to samo, co na naszej skórze, ale powiem Wam, że mam wrażenie, zwłaszcza że tych ser to zużyłam już naprawdę sporą ilość, myślę, że tak ze 4 opakowania, to jest chyba moje 5, zresztą przestałam liczyć, szczerze mówiąc, więc jak używam tego, to powiem Wam, że to wrażenie jest bardzo, bardzo podobne. Jeszcze jak się zestawi to właśnie z tym kremem, mam wrażenie, że ten krem to już się mi powoli kończy, tak jak biorę, to mam wrażenie, że jest pusty. To naprawdę, naprawdę efekt jest super i efekt też nie jest taki, wiecie, przytłaczający, nie jest taki ciężki, nie jest obciążający, a skóra wygląda bardzo ładnie. Zresztą zużycie tego serum jest całkiem zacne, 1/3, tu jeśli chodzi o to serum z ceramidami, również konkretne zużycie, bo to jest zestaw, którego używałam głównie właśnie na wieczór, takie właśnie bardziej bogate serum z ceramidami, a to jest właśnie bardziej zestaw, który używałam na dzień. I oba, powiem Wam, że są bardzo fajne, ale gdybym miała wybrać jeden produkt z tych wszystkich 4, to właśnie chyba byłoby to serum, bo mam wrażenie, że to jest właśnie taki odpowiednik trochę tego serum z Glow Recipe. Takie mam wrażenie, tak to u mnie na skórze jakby odczuwam. Chociaż powiem Wam, że Glow Recipe nic nie pobije ich zapachów. Oni mają cudowne zapachy, ten zapach dodaje jakby przyjemności skorzystania, bo jak nakładacie właśnie to serum i pachnie Wam takim słodkim arbuzem, takim rześkim, świeżym właśnie arbuzem, to jest to zdecydowanie lepsze niż Bielenda, bo ten bielendowy, powiem Wam, że pachnie takimi trochę babciowymi perfumami. To jest, zapach jest akurat bardzo, bardzo słaby, jeśli o to chodzi. I w tym jednym to serum przegrywa trochę z tym. Natomiast tak poza tym wydaje mi się, że właśnie dają bardzo, bardzo zbliżony efekt na skórze. To serum jest chyba tańsze, tak mi się wydaje, bo to Bielenda, więc ona na pewno nie kosztuje 160 zł, tak jak ten Watermelon. Tutaj mamy pojemność 40 ml, a jeśli chodzi o to serum, to mamy pojemność 30 ml, czyli to jest troszeczkę większe, no ale niemniej jakby serum z Bielendy kosztuje chyba coś koło 80 zł w regularnej cenie. Ja je kupiłam, kiedy była promocja na stronie właśnie Bielendy i tam większość produktów była minus 40, minus 50%. Dlatego zdecydowałam się właśnie na taki dosyć szeroki zakup wszystkiego, ale nie żałuję, bo obie te serie są naprawdę bardzo fajne i dlatego właśnie to serum wylądowało tutaj na samym szczycie tego mojego zestawienia, bo jest naprawdę, powiem Wam, tak jak mówiłam, szewskie. Jest wszystkie te 3 ostatnie produkty, czyli mgiełki Sol de Janeiro, pędzle właśnie embraszowe, te serum z Bielendy uwielbiam, to są produkty właśnie, po które bardzo często sięgam. Migiełki w ogóle używam tak po prostu na co dzień, nawet jak jestem w domu i po prostu mam ochotę ładnie pachnieć, one gdzieś są rozstawione. Jedna mgiełka jest w salonie, druga mgiełka jest przy perfumach, trzecia mgiełka jest w łazience i zależy od tego, kiedy mnie najdzie ochota na to, to się tą mgiełką spryskuje, bo gdybym miała wybrać, to chyba bym, nie wiem, no tak jak mówię, nie wiem, którą bym wybrała, aczkolwiek właśnie no te są bardziej słodkie, ta jest bardziej taka kwiatowa, więc pewnie też zależy od tego, na co mam ochotę. Dobra, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca, dużo się nagadałam, mam wrażenie, że chyba dosyć długie będzie to podsumowanie, ale było sporo produktów i chciałam Wam o wszystkich opowiedzieć, a poza tym no też jakby wiecie, ja wyjeżdżam teraz, nie wiem czy uda mi się, jeszcze do tej pory nie wiem, czy uda mi się właśnie mieć dla Was 2 filmy na przyszły tydzień, także na wszelki wypadek, gdybym miała tylko jeden, bo jeden już nagrywam, no to przynajmniej macie moją gadaninę właśnie zanim pojadę i zanim będzie
może nieco dłuższa przerwa w filmach. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało jednak nagrać, żeby były dwa filmy. Zobaczymy, walczę, czekam też, czy dojdzie ta paczka właśnie z Kajali, bardzo bym chciała. No a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli któryś z tych produktów Was interesuje, to macie odnośniki w opisie na dole. No i oczywiście, jeżeli miałyście któryś z tych produktów, to napiszcie, jak Wam się sprawdza, jakie są Wasze wrażenia. A może na któryś z produktów Was namówiłam. Koniecznie dajcie znać. Także tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam udanego weekendu. I no i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa, pa.